No hej, kolejna środa, to znaczy kolejny foodbook. I tym razem tego foodbooka zaczynam dzień wcześniej, bo wiedziałam, że tego dnia będę bardzo zajęta, będę miała mało czasu na wszystko, więc stwierdziłam, że śniadanie zrobię sobie już dzień wcześniej. I przypomniało mi się, że dawno nie robiłam czegoś takiego, co się nazywa jumbo muffinki, czyli po prostu bardzo duże muffinki, takie jak czasem można dostać gdzieś w jakichś Starbucksach i tym podobnych miejscach. Ja tam nie chodzę, ale czemu mam sobie nie zrobić czegoś takiego w domu? Dlatego kiedyś kupiłam foremkę specjalną właśnie do tych muffinek. Zaraz Wam zresztą pokażę, jak ona wygląda w porównaniu z taką standardową foremką na muffinki. No i też postanowiłam zrobić ten sam przepis, który robiłam właśnie w tej foremce poprzednim razem, czyli muffinki takie bananowo-czekoladowe, ale z odżywką białkową, no bo skoro to miało być śniadanie, no to niech będzie trochę tego białka. No i jak to najczęściej jest z muffinkami, trzeba je robić w dwóch różnych miskach, w jednej składniki suche, w drugiej mokre. Więc zaczęłam od tych składników mokrych i tam rozdziabałam dwa banany, chociaż powinny być trzy. Ja miałam tylko dwa, no mogłam teoretycznie rozmrozić trzeciego, ale stwierdziłam, że tyle powinno wystarczyć. Ale jednak były takie troszkę minimalnie suche w porównaniu z tymi, które robiłam kiedyś, więc jednak trzy byłyby lepsze. Dałam jeszcze dwa jajka, ćwierć szklanki miodu i trochę ekstraktu z wanilii. A suche składniki to oczywiście mąka, tutaj jest szklanka mąki, ja dałam pół na pół jasną i pełnoziarnistą. Jeżeli potrzebujecie przepisu na muffinki w wersji bezglutenowej, to zajrzyjcie do oryginalnego przepisu, który podlinkowałam w opisie, bo tam właśnie one są w wersji z mąką owsianą i migdałową. Ja zrobiłam po prostu takie trochę łatwiejsze i tańsze. Oprócz tego jeszcze oczywiście proszek do pieczenia, troszkę soli i cynamon, bo ja nie wiem, czy Wy wiecie, bo ja to odkryłam bardzo niedawno, że cynamon świetnie pasuje nie tylko do jabłek, ale też do bananów. Jak już wymieszamy osobno składniki suche i mokre, to wtedy dopiero łączymy je razem i wtedy też dajemy dropsy czekoladowe. W oryginalnym przepisie jest ćwierć szklanki, ja dałam połowę tego, no bo chciałam, żeby było troszkę zdrowiej. Potem ciasto przełożyłam do foremki, mi z tego wyszło 5 takich dużych muffinek, choć myślę, że nawet można by było w 4 się zmieścić. Je dodatkowo posypałam dropsami czekoladowymi, żeby jeszcze ładnie wyglądały. No i z jakiegoś powodu do tej ostatniego pustego miejsca w foremce wlałam trochę wody, bo gdzieś kiedyś widziałam, że ktoś tak robi, jak ma puste miejsca w foremce, ale powiem szczerze, nie mam pojęcia czemu. Czy chodzi o to, żeby ona się jakoś nie spaliła? Nie mam pojęcia, ale no zobaczyłam, że ktoś tak robi, więc tak robię. Oczywiście, kiedy nalewałam tej wody, to przy okazji trochę wody wlało mi się do muffinki obok, ale nic się nie stało. Trochę tam wyłowiłam tej wody. No i ostatecznie upiekła się tak, jak pozostałe, także nie ma problemu. I tak jak mówiłam, te muffinki przygotowałam poprzedniego dnia, ale rano, ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, odkryłam, że dwie zniknęły w niewyjaśnionych okolicznościach. Włożyłam je do takiej pięknej, szklanej, przekrywanej patery. Nie, że jestem taka elegancka, ale po prostu też pewne rzeczy muszę chronić przed moimi kotami. Natomiast jak widać, patera nie działa wystarczająco na pozostałych członków mojej rodziny. Do tego dołożyłam jeszcze trochę winogron i wyszło z tego takie naprawdę całkiem niezłe śniadanie. Tutaj może akurat tak bardzo tego nie widać, ale ta muffinka naprawdę jest spora, także jedna taka muffinka na śniadanie dla mnie jest całkowicie wystarczająca. Na lunch miałam zaplanowane coś innego, ale musiałam trochę mój meal plan poprzestawiać, bo właśnie wiedziałam, że tego dnia nie będę miała jednak za bardzo na nic czasu, więc postanowiłam sięgnąć do moich zapasów zamrażalnikowych. I chciałam wykorzystać takie mielone jakby mięso z tofu, takie w sosie pomidorowym, które się piecze w piekarniku, które właśnie jakiś czas temu robiłam i miałam zamrożoną porcję, i z tego zrobić quesadillę. Dlatego do tego też rozmroziłam takie moje placki,
surowego ciasta na tortille, które na szczęście pamiętałam, żeby wyciągnąć wcześniej, także były rozmrożone. Starałam się je rozwałkować, no ja niestety nie potrafię rozwałkowywać rzeczy w taki sposób, żeby miały okrągły kształt, ale z tortillą jeszcze jest o tyle dobrze, że jak się ją już przełoży na patelnię, to można jeszcze ją trochę spróbować porozciągać. I też te moje, mogłam ostatecznie wyciągnąć 3 placki, bo zapomniałam, że te moje tortille są takie dosyć małe. Potem podgrzałam jeszcze w garnku to mielone i jak już tortilla była usmażona, to na jej połowę położyłam właśnie to mielone, na to ser, na to jeszcze tam paprykę, oliwki, przykryłam, jakby złożyłam tą tortillę na pół i jeszcze chwilę z obu stron podpiekałam na patelni. Normalnie może bym starała się zrobić do tego jeszcze jakąś sałatkę czy coś takiego, ale teraz już mi się naprawdę nie chciało. To danie no może nie wygląda jakoś tak super, hiper apetycznie, ale jest naprawdę pyszne i jest takie bardzo wszechstronne, bo można sobie do tego dorzucić warzywa, jakie chcemy i jakie mamy. Można to podać jeszcze z jakimiś sosami, albo z jakąś śmietaną, albo z guacamole. No i po lunchu oczywiście coś słodkiego. Zjadłam sobie Grześka, którego odkupiłam od córki, bo bardzo chciała mojego Boba Snaila w czekoladzie, a powiedziałam, że ma już bardzo dużo słodyczy i niczego więcej nie może dostać. Ale jeżeli chce, to może go ode mnie odkupić. Zaproponowała mi bardzo niesprawiedliwą wymianę, ale trudno, niech się dziewczyna uczy, że trzeba uważać, z kim się robi biznesy, no ale ona była tak czy siak bardzo zadowolona. A na obiad wielkie święto, bo postanowiłam zrobić kaczkę. Jeśli już widzieliście trochę moich filmów, to wiecie, że ja mięsa za bardzo nie przygotowuję sama, w sensie mięso jemy albo u kogoś, albo gdzieś na mieście, albo z jakiegoś garmażu, gotowca. Natomiast ja sama od jakiegoś czasu już za bardzo nie robię. Ale jakiś czas temu trafiłam gdzieś na jakiejś facebookowej grupie na taki przepis, choć to może trochę za dużo powiedziane, nie był zbyt konkretny, tylko taki pomysł na zrobienie kaczki w wolnowarze. Ja kaczkę bardzo lubię, swego czasu jadałam czasem w restauracjach, ale sama nie robiłam, nie potrafię, w sensie nie mam jakiegoś swojego sprawdzonego przepisu. Ale pomyślałam, że spróbuję, tym bardziej, że właśnie tego dnia miało mnie nie być wieczorem, miałam wrócić późno, no i pomyślałam, że jako dobra matka Polka zostawię swojej rodzinie gotowy obiad. Także wymyśliłam, że właśnie zrobię tą kaczkę w wolnowarze, a w drugim wolnowarze będzie jeszcze czerwona kapusta. No i że oni wieczorem nałożą sobie po prostu jedzenie, które będzie gotowe i będzie na nich czekało. Zaczęłam od przygotowania tych ćwiartek z kaczki i tu już po prostu wyszedł mój brak doświadczenia. Powiedzcie mi, jak się orientujecie, co się robi z tymi włosami z kaczki? Czy to trzeba wyciągać? Nie wiem, nie miałam pojęcia. Takie jakieś największe, które wyglądały najbardziej nieapetycznie, powyciągałam. Resztę zostawiłam, stwierdziłam, że nie umrzemy, ale po prostu nie miałam zielonego pojęcia, co z tym zrobić. Także te kaczki po prostu posoliłam, choć mam wrażenie, że trochę za mało, mogły być troszkę bardziej słone. I posypałam majerankiem i potem podsmażałam na patelni. W międzyczasie obrałam i pokroiłam w cząstki jabłka i na mandolinie pokroiłam, czy starłam, czy jak to się mówi, kapustę. Oczywiście założyłam do tego moją specjalną rękawicę zabezpieczającą dłonie, bo różne już wypadki mi się zdarzały. Do tej kapusty dałam jeszcze trochę cebuli, jedno jabłko starte, trochę soku jabłkowego, ocet jabłkowy i cukier. A, i jeszcze dorzuciłam rodzynki. Jak już ta kaczka była podsmażona, choć mogłam ją podsmażyć jeszcze trochę bardziej, ale już mi się nie chciało na to czekać, to przełożyłam wszystkie te ćwiartki do wolnowaru, a w tym tłuszczu, który się wytopił z tej kaczki, którego było zresztą sporo, podsmażyłam jabłka z laską cynamonu.
Do tych kaczek w wolnowarze dorzuciłam te podsmażone jabłka, ale jakby same jabłka nie dolewałam tego całego tłuszczu, który pozostał na patelni. I do tego dodałam jeszcze miód, bulion i soku jabłkowego tak na oko. Oba te wolnowary wstawiłam na punkcji low na 5 godzin kapustę i 7 godzin kaczkę, aczkolwiek na tą kaczkę to było niepotrzebnie dużo. Ona już, kiedy jej próbowałam, już nie pamiętam czy po 5 czy po 6 godzinach, już była gotowa. Byłam bardzo zadowolona z siebie, że zapewniłam mojej rodzinie pożywienie na wieczór, ale jak wróciłam do domu, okazało się, że im się nie chciało tego nałożyć, więc sobie zjedli jakieś słodkie bułki. Wiecie co, no żeby nałożenie no praktycznie gotowego obiadu, no bo dobra, no mogli sobie jakieś tam ziemniaki do tego mrożone upiec, ale żeby nałożenie gotowego obiadu było takim wysiłkiem, no to ja się troszkę zdziwiłam. No ale jak nie zjedli tego wtedy, to musieli jeść następnego dnia. Ja za to byłam bardzo zadowolona, bo wróciłam do domu późno, byłam głodna i czekała na mnie przepyszna kaczka. Nie mówię, że to jest jakaś absolutnie najlepsza kaczka na świecie, ale jak na moje możliwości była świetna, tym bardziej biorąc pod uwagę, że była taka no, wygodna do zrobienia. Po tych kilku godzinach gotowania w wolnowarze, no to praktycznie sama schodziła z kości, trzeba było wręcz uważać, wyciągając ją z wolnowaru. Do tego jabłuszka, jeszcze na pewno fajnie by się sprawdziły jakieś suszone owoce typu śliwki czy morele. Kapusta też wyszła bardzo dobra i jeszcze do tego upiekłam sobie te takie mrożone cząstki ziemniaków z Biedronki. Nie wygląda to może najpiękniej, bo było już bardzo późno i bardzo ciemno, ale naprawdę był to bardzo smaczny obiad. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejną środę. Pa, pa!